Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Wycinanek Prasowych. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Rakowiecki. To co ciekawego, Jacku, przeczytałeś w minionym tygodniu? Właściwie wczoraj już mnie zszokował Newsweek, po którym Newsweek jest dobrze, jaki jest. Czy zaskoczył, czy pozytywnie, czy negatywnie? No w sumie pozytywnie, to znaczy przede wszystkim tym, że Tomasz Lis, który jednak jest znany, szalenie popularny polski dziennikarz, ale jest przede wszystkim jednak znany jako twardy obrońca ancien reżimu, tak? I Platformy Obywatelskiej. A tutaj w ogóle za rozmówcę wybrał sobie Jacka Denela, pisarza o odważnych, no nie do końca powiedziałbym zgodnych z Platformą Obywatelską i neoliberalizmem poglądach. O liberalnych poglądach. No ale w tym pięknym znaczeniu pierwotnym słowa liberalizm. Tak. I nie dość na to, że tak sobie wybrał, to bardzo grzecznie słucha tego Denela i właściwie mu przytakuje. Owszem, tak stara się czasem mówić, czy pan głosuje moralnie, a nie politycznie. Taka lekka, jakby się wydaje, złośliwość ze strony Lisa. Na co Denel spokojnie odpowiada, głosuje moralnie i dlatego politycznie. Dopóki nie da się poparcia tym, którzy są moralni, będę małą grupą poniżej progu wyborczego i społeczeństwo nie zobaczy, że inna polityka jest możliwa. W 1989 roku w Sejmie było sporo działaczy społecznych, intelektualistów, ludzi pilnujących moralnej busoli. No a potem zostali anihilowani z polskiej polityki. Ale może taką najmocniejszą rzeczą w tym wywiadzie jest, jak kiedy Denel mówi: profesor Czapliński słusznie mówi, że po 1989 roku stworzono podwójny mit emancypacji polskiej. Pierwszy, że wejdziemy do Unii i będzie u nas jak w Europie, a drugi, że wszyscy będziemy klasą średnią. Nawet jeśli sam nie będziesz w klasie średniej, to dasz swoim dzieciom wykształcenie i one już będą. Na co Tomasz Lis? My tę obietnicę złamaliśmy. Czujesz? Także to jest zupełny szok, ale ja się nie chcę wyzłośliwiać. Znaczy, ja bardzo lubię, jeżeli ktoś, a Lis jest niewątpliwie bardzo ciekawym, inteligentnym dziennikarzem, zaczyna coś do niego docierać, bo miałem wrażenie, że w ostatnich latach niewiele docierało i cieszę się, że robi to w dodatku Denel, o którym mam bardzo dobre zdanie i jako pisarzu, i jako publicyście, i felietoniście. A druga rzecz tutaj, mnie już dziwiąca, bo o tym właściwie piszą wszyscy, ale odnotować to warto, tym bardziej, że to jest taki leitmotiv też naszych spotkań, to jest z kolei wywiad ze Sławkiem Sierakowskim o jego i Sadury już słynnym, powiedziałbym, raporcie Polityczny cynizm Polaków. To jest raport z badania socjologicznego wyborów. Tak, i to rzeczywiście jest tak. Ciekaw jestem, jak długo efekt tego raportu będzie trwał, bo na razie widać pewne poruszenie części opinii publicznej, ale nie wiem, czy nie jest tak, że za 2 tygodnie już nikt o tym nie będzie pamiętał, bo ten raport jest niewygodny dla wszystkich. Będziemy rozmawiać o czymś innym. Tak, tak jest. Także no, Newsweek polecam. Polecam, nie wiem, czy nie pierwszy raz. Pierwszy raz na pewno tutaj z czystym sumieniem. Rozmawialiśmy i wspominaliśmy o tym, jak świat sprawia, że zmieniają się czyjeś poglądy, jak też widzimy, jak się zmienia na przykład liberalizm, o którym możemy mówić takim czystym liberalizmie, a też takim liberalizmie ekonomicznym, też tym liberalizmie światopoglądowym. Dla mnie takim przykładem tego, jak taki liberalizm też światopoglądowy może wyglądać dzisiaj, jak wygląda, jest rozmowa z Martyną Wojciechowską. To jest rozmowa we Wproście. W ogóle ten Wprost jest taki bardzo kobiecy. Tytułowa rozmowa wybita na okładce Świat w rękach kobiet, do tego jeszcze zestawienie 50 najbogatszych Polek. No po prostu mnóstwo kobietach w feminizmie. Wśród 50 najbogatszych? Nie mogę tego powiedzieć. Potem się powiem. Dobrze. To, co jest ciekawe w tej rozmowie z Martyną Wojciechowską, to jest rozmowa o dziennikarstwie. To jest coś, co powinno ciebie bardzo zainteresować. Rozmowa o tym, że w dziennikarstwie brakuje takiej części narracji o tym, co się dzieje na świecie. Martyna Wojciechowska, też podróżniczka, bardzo dużo opowiadająca o tym, co się dzieje na świecie, wspomina, i to jest coś, co chyba wszyscy zauważamy, że sekcja świat się tak kurczy zawsze w gazetach, a już w dziennikach to w zasadzie, czy w jakichś wiadomościach, to tam tego świata, chyba że ktoś z Polski pojedzie za granicę, to wtedy może zobaczymy jakiś fragment tego świata. Innym ciekawym fragmentem tej rozmowy jest
jest rozmowa o prawach kobiet, o feminizmie, też o zaangażowaniu Martyny Wojciechowskiej. I to, co jest bardzo ciekawe, to że ona mówi na przykład, że mamy bezprecedensową sytuację, że kobiety zyskują głos, prawa i możliwości, których nie miały w przeszłości. Paradoksalnie dla wielu kobiet to trudny czas i źródło frustracji, bo nie odpuściłyśmy tradycyjnych ról, ale zyskałyśmy wiele obowiązków. No i polega na tym oczywiście, że to, żeby też te obowiązki powinny być podzielone. To nie jest tak, że kobiety, to nie tylko kobiety odpuściły wiele, czy nie tylko odpuściły te tradycyjne role, ale też chcą i realizować się w pracy i też mają dom na głowie. I póki się panowie nie posuną i też nie zwedzą na siebie część prania, gotowania, to bardzo ciekawe, Cebos takie rzeczy bada i pokazuje, jak bardzo mało panów rzeczywiście bierze tylko na siebie pranie, gotowanie w domu, to, no to tej, ja równości, zawsze brałem. Tej równości nie będzie. Widzisz, to jesteś tam pewnie w 8% czy tam 4% zazwyczaj w takich badaniach to wychodzi. To jest ciekawe, bo to też pokazuje, ile takiej pracy dotyczącej, takiej feministycznej pracy zostało wykonane. Jeżeli jest tak, że do mainstreamu takiego liberalnego przebija się już opowieść o równości, też o takim szacunku, na przykład, o którym tu wspomina, wielkim szacunku dla Ani Rubik, zaangażowanej w działania na rzecz edukacji seksualnej, promocji edukacji seksualnej. Jak mówi Martyna Wojciechowska, chwała jej za to, że zajęła się edukacją seksualną, tak trudnym w Polsce tematem. Nie jestem wielką fanką tego, kiedy celebryci opowiadają, jak żyć. Natomiast z takich rozmów zawsze dowiaduję, gdzie się przesunęła jakby dyskusja i co się dzieje, co tam w trawie piszczy. Tak, ale ponieważ ja kiedyś miałem okazję poznać Martynę Wojciechowską, to zawsze byłem przekonany, to bardzo luźna znajomość od lat i nie widziałem, że akurat, znaczy ona nie jest taką klasyczną, w złym tego słowa znaczeniu, celebrytką. Ona nie lubi też o tym mówi, nie lubi słowa celebrytka. To jest bardzo, bardzo trzeźwo, sensownie myśląca, inteligentna młoda kobieta, która wie, czego chce i potrafi to osiągnąć. I to są w dodatku na ogół naprawdę fajne rzeczy. Także bardzo tu też ciekawe. Uwaga z tym celebryctwem, bo to, to jest, na szczęście bywa różnie. To jest naprawdę ciekawa rozmowa. Tak, polecam. Ale skoro jesteśmy przy tym wproście, bo ja go też mam, to ja właśnie przestudiowałem tę listę 50 najbogatszych Polek. A czy ty masz jakieś znajome na tej liście? Niestety nie, niestety nie. Poza jedną uwagą, że jakaś wstrząsająco duża liczba zrobiła te miliony na, wiesz, na czym? Na paznokciach. Znaczy różne, malowaniu albo tam jakimś, jak to się nazywa, manikir, bo pedikir to jest od nóg. Tak. To prześledziłem jeszcze jedną rzecz. Otóż redakcja wprost zwraca uwagę, które z tych, no rzeczywiście bardzo bogatych Polek, znaczy bardzo, jak może nie na Amerykę albo Rosję. Ale jak dla ciebie i dla mnie to bardzo. No tak, tak, bo jednak, no, że tak ten najbiedniejsza z nich ma, żebym nie skłamał. Tak? Obstawiam. Nie, 65. Nie, przepraszam, 52, tak, masz rację. Masz rację. Redakcja wprost zaznacza, które z nich prowadzą jakąkolwiek działalność charytatywną, tak? Czy to, nie wiem, niedożywione dzieci, czy kultura, czy no, i rzeczywiście to występuje, ale jednak jak na te 50 osób, to czymś takim może pochwalić się 9 osób. No, możemy przyjąć, że być może ktoś jeszcze robi to bardzo dyskretnie, bo tak bywa, to wiem. No ale przyjmijmy, że to jest jeszcze kilka osób, no to z kolei świadczy o tym, że, tak, że ten nasz kapitalizm jest jeszcze też bardzo młody, bo cokolwiek by nie mówić o zachodnioeuropejskim czy amerykańskim jakby stylu biznesu, to tam jednak jedną, oczywiście jest w tym jakiś fałsz, jakaś nieprawda, ale jednym z fragmentów tego jest jednak dzielenie się, dawanie na jakieś zasadą jest, że jak rzeczy. Już tak. Ten milion, miliard zarobisz, to tak. Zawsze się dzielisz. Tylko, że pamiętaj, to jest bardzo ważne chyba, że jeżeli już na przykład mówimy o Stanach i o takim modelu charytatywnym, że to jest też kraj, w którym na przykład kultura nie jest finansowana z publicznych pieniędzy. No tak, tak. Więc to jedyną możliwością na przykład dla działania kultury i wielu takich projektów społecznych jest tylko wsparcie od po prostu fundacji.
No tak, ale biorąc pod uwagę, co zapowiada minister Gliński, to być może warto, żeby nasi milionerzy... Rozumiem, że dlatego policzyłeś, ile najbogatszych pań w Polsce ma działalność fundacyjną, charytatywną. Liczę, że któraś z nich obywateli News, dzięki którym możemy się z państwem komunikować, zacznie wspomagać. A niech to nawet robi w całkowitej dyskrecji, ja nie mam nic przeciwko temu. No to tyle o kobietach. A co mamy jeszcze? Znaczy, mnóstwo jest oczywiście wyborczych tematów. Jest, wydaje mi się, ciekawy Klaus Bachmann w Tygodniku Powszechnym, z którego tylko zasygnalizuje sam lid. O wiele więcej ludzi sądzi, że PiS wygra wybory, niż skłonnych jest głosować na tę partię. To nie musi być samospełniająca się przepowiednia. To tak, żeby coś optymistycznie było, nie? Tak? Bo ogólnie nastroje, mi się wydaje, tak dołują coraz bardziej. Albo w Przeglądzie z kolei, ponieważ codziennie właściwie nie ma chyba dnia, żebyśmy nie czytali, że tu ksiądz poparł PiS, tu inny ksiądz powiedział, że głosowanie na opozycję jest jakimś śmiertelnym grzechem, tu banery wszędzie są powywieszane. I w tekście o tym właśnie problemie mieszania się Kościoła w politykę w Przeglądzie Przegląd przypomina, że prymas Polak powiedział: plakaty wyborcze na kościołach nie powinny być wieszane, a rzecznik Konfederacji Episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, przypomniał, że zgodnie z prawem kościelnym ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii i przekazywania nauczania Kościoła katolickiego. Wykorzystywanie jej do innych celów jest nadużyciem. Optymistyczne, prawda? Bardzo optymistyczne. Zobaczymy, ile osób posłucha tego kazania. Tak. Brakuje nam ewidentnie sportu w tym przeglądzie. Tak. Sport to też jest tekst z nowego Tygodnika Powszechnego. Sport temat, sport narodowy, sport jako taka... rozrywka, ale też moment jednoczenia się. Znamy tożsamościowa rola. Tożsamościowa rola, znamy te emocje. Nie wiem, czy ty jakiś jesteś fanem sportu, jakiejś dyscypliny, ale Polacy zasadniczo najbardziej lubią takie dyscypliny, w których... Niestety już nie jestem. W których jakieś odnosimy sukcesy, to muszą być... Po pierwsze, jakaś dyscyplina musi zdobyć masową popularność, stać się medialną, zacząć przyciągać ludzi, którzy na co dzień sportem się nie interesują. Wtedy może odnieść sukces. No a po drugie, potrzeba sukcesów narodowej kadry. No i takimi sportami pamiętamy Małysz, Omanie, takim sportem były skoki narciarskie. Dzisiaj takim sportem jest siatkówka. I o siatkówce, bardzo też ciekawy tekst o siatkówce, o sporcie, tekst Dariusza Kosińskiego w Tygodniku Powszechnym. Jednocześnie to jest też moment, kiedy kilka dni temu w zasadzie dowiedzieliśmy się o tym, że klub AKS Zły został uznany przez UEFA za najlepszy amatorski klub w Europie. I o tym pisze na Krytyce Politycznej, tutaj trochę autoreklamy, Michał Syska. Michał, który pisze bardzo ciekawe teksty o sporcie i też o futbolu. AKS Zły to jest klub amatorski, taki klub, który próbuje pokazać i pokazuje, że inny futbol jest możliwy. To nie jest futbol, który jest... I tam są, zdaje się, dość, to nie jest, że tak powiem, czysto polski klub, żeby było... gorzej, prawda? Tam są imigranci to znaczy, rozmaici. Czysto polski, proszę. No bo wcześniej mówiłaś o siatkówce jako sporcie. Ale to jak ty to nie wiem. Prawdziwych Polaków. Krew a tam jest kolorowo. Tam jest, bo ja widziałem zdjęcie tego. To w sensie, że jak ktoś jest kolorowy, to nie jest czysto polski. Jacku, to musimy chyba porozmawiać. No, ale, o programie. No chyba nie czytałaś programopisu. No. Chyba tak. Za chwilę do tego przejdziemy, jak tutaj interpretować to, o czym rozmawiamy, a propos czysto polskości i programopisu. Ale kończąc temat futbolu, to AKS Zły to jest taki klub, który pokazuje nam wszystko to, co bardzo złego jest w zasadzie w futbolu. Czy ten futbol dzisiaj, stadiony przejęte przez nacjonalizm, futbol przejęty przez kapitalizm, futbol, którym politycy interesują się tylko wtedy, kiedy chcą załatwić sobie bilety na arenę VIP, jak pisze Michał Syska. Bardzo ciekawy tekst
przypominający, że futbol może być też taką frajdą i też takim wspólnotowym doświadczeniem Polaków i nie Polaków. No to właśnie, jak mnie pytałaś, czy ja mam jakąś ulubioną dyscyplinę, zaznaczyłem, że nie mam i takim jestem bardziej kosmopolitą. Znaczy ja w ogóle strasznie lubię, jak ktoś wygrywa, bo to fajne. Znaczy na przykład mnie strasznie cieszy, jak widzę, to teraz że ktoś rozumiem, się cieszy. Dlaczego nie masz ulubionej polskiej dyscypliny. Tak, no nie, ale to nie tylko dlatego. Obojętne z jakiego kraju człowiek wygrywa. Ale druga rzecz, odkąd, a stało się to już bardzo dawno temu, zorientowałem się, że tak naprawdę niestety w sporcie coraz bardziej decydujące jest nie talent i praca, tylko pieniądze. I stwierdziłem, że jest w tym jakaś straszna niesprawiedliwość, która tak naprawdę wypacza zupełnie taką prawdziwą rywalizację sportową, choć oczywiście zdarzają się wyjątki, tak? No zdarzają się ludzie, których gdzieś właściwie nikt im nie dawał szans, bo żadnej kasy, a oni ogromnym talentem i pracą coś osiągnęli. No ale to niestety bywa rzadko, a cała reszta wydaje mi się wielkim spektaklem do robienia wielkich pieniędzy. No. I to nie tylko przez tych sportowców, tam niech im będzie, no, szczególnie jeżeli by charytatywnie trochę rozdawali, ale niektórzy to robią, to trzeba przyznać, tylko jednak ten cały biznes, który wokół tego jest, mnie brzydzi i nie mam ochoty napędzać mu, być jeszcze jednym widzem, więc czyli tymi pięcioma groszami, na którym zarobię. Masz wszystkie cechy najdobre, żeby zostać fanem AKS zły. Muszę to rozważyć. Ja jeszcze, ponieważ ty mówiłaś o swojej krytyce politycznej, której jesteś redaktorką naczelną, ale to ja obsesyjnie wracając do politycznego cynizmu Polaków, jeszcze powiem, że jest u was bardzo ciekawy tekst Andrzeja Ledera na ten temat. Klientelizm, apolityczność i antyinstytucjonalność. Znaczy jeszcze jeden to kamyczek do ogródka interpretacji, do prawda? Udawać, tak, wiadomo. To prawda, ale błąd redakcyjny. Ale dzięki temu można ćwiczyć przed kamerami. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym polecić, bo warto, a do tej pory nie mówiliśmy. Ja jestem wielkim fanem OKO.press, które bardzo regularnie czytam, bo to jest na ogół naprawdę dobre, rzetelne dziennikarstwo. I gdzie tym razem, co prawda, jest to tylko rodzaj streszczenia czy omówienia raportu, który jest na stronie Fundacji Batorego, ale Marcin Matczak i Tomasz Zalesiński, czyli dwóch bardzo wybitnych prawników, pisze o tym, jak przywrócić porządek w Trybunale Konstytucyjnym. To jest, wydaje mi się, ciekawe, bo mnie na przykład gnębi, czy jeżeli jednak się uda, tak, i coś tego 13 października to co wtedy się stanie. Co będzie 14 tak, października? Na ile można pewne rzeczy poodkręcać, żeby jednak to było legalnie, a nie żeby to była bandyterka w drugą stronę. Więc dlatego ta ekspertyza wydaje mi się jest ważna. To są no, wysokiej klasy fachowcy. Choć ciekaw jestem też komentarzy innych prawników, bo jednak w prawie też jest tak, że są różne opinie, co wolno, a czego nie wolno. A przy okazji tego OKO.press jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, co myślę też dla ciebie będzie ważne. A mianowicie OKO.press, stale apelując o datki, bo przypomnijmy, tam nie ma reklam, tak jak w krytyce politycznej również nie ma. To są reklamy, nie ma, są takie złe. No tak, nie ma sponsorów albo są bardzo nieliczni. OKO.press jest dość masowo czytane, wy też. Natomiast w OKO samo podaje, że na 250 osób, które ich czyta, wpłaca cokolwiek jedna osoba na 250 osób. Proszę Państwa, to nie jest tak, że trzeba wpłacać 1000 zł. 10 zł stałego przelewu comiesięcznego z konta. Jeżeli chcemy mieć niezależne media, jeżeli chcemy czytać rzeczy, o których owszem, czasem można się kłócić, ale które są porządnie i uczciwie zrobione, obmyślane i napisane, to musimy pomagać niezależnym mediom. Chyba się zgodzisz z tym jako redaktorka krytyki. Wydaje mi się, że zasadniczo jest tak, że za różne media się płaci. Jak ja idę kupić gazetę, to płacę. Jak idę do kina kupić bilet, to płacę. Jak sobie wykupuję dostęp do jakiejś platformy do oglądania filmów i seriali, to za to płacę. I podobnie wspieram również różne portale internetowe, różne niezależne organizacje, bo mogę zapłacić za bardzo dobry content, który przygotowują. No tak. Także to Państwu, o to Państwa obydwoje bardzo prosimy, ale ja jeszcze, to miała być puenta, ale widzę jeszcze, że masz książkę na stole. Wiesz co, bo jeszcze jedno magazyn kupiłam.
W tym tygodniu, ja czasem zaglądam do magazynów też prawicowych, w tym tygodniu zajrzałam sobie do rzeczy, dlatego że zawsze dobrze jest może sprawdzić, co tam w trawie pisze, co tam ciekawego piszą, bo na przykład Mariuszu Max Kolonko nic ciekawego nie piszą, więc to możecie Państwo pominąć tę lekturę. To, co było dla mnie, to, co w lekturze do rzeczy jest interesujące, to jest odkrywanie języka, który jest kompletnie innym językiem niż język, którym posługują się takie media jak Tygodnik Powszechny. To jest jedna z naprawdę najfajniejszych, najfajniej redagowanych gazet. Takich mediów, takie inne media, nie wiem, liberalne, czy takie nawet bardziej konserwatywne. I do rzeczy, jak zaczęłam czytać, to natychmiast przyszło mi do głowy, że to jest coś, co trzeba czytać ze słownikiem prawicowej polszczyzny, przygotowanym, napisanym przez galopującego majora. Major jest felietonistą krytyki politycznej. I major w bardzo ciekawy sposób opisuje i tak rozkłada na czynniki pierwsze takie sformułowania, które znamy z prawicowych mediów, ale też takie, które przeszły, wiesz, takie słowa jak tam, nie wiem, paski grozy, kodomita i tak dalej. Bardzo fajna, mądra lektura. To jest takie, wiesz, no to się w pakiecie po prostu czyta. Ale do rzeczy tego nie... Nie dodają nie jeszcze, dodają. Ale może kiedyś. Może kiedyś. No dobrze, to jest chyba jeszcze lepsza puenta, bo od języka tak naprawdę, jakim się posługujemy, zależy, jak myślimy, nie? Dziękujemy.